Chciałem bardzo serdecznie powitać dzisiejszego prelegenta, pana dziekana, pana profesora Kazimierza Jędrzejewskiego. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dzisiaj już bez żadnych przeszkód i oddaję głos panu profesorowi Bartlowi. Bardzo proszę, panie profesorze. Ja także bardzo serdecznie witam z gościnnych pokoi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego z willi Ciglera. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy tutaj we troje. Pani Joanna Sadowska w roli menadżera platformy Zoom oraz pan dyrektor Jacek Jurczakowski, który krąży między panią Joanną a mną. W takim oto trójkącie, w takim oto zespole witam wszystkich członków i pozwolą państwo, że na początek zgodnie z naszą tradycją powiem słów kilka o dzisiejszym prelegencie, naszym dostojnym gościu. Pan Kazimierz Jędrzejewski jest lekarzem, profesorem anatomii prawidłowej człowieka. Urodził się w 1937 roku w Warszawie. Jego rodzice byli lekarzami. Po przyjeździe do Łodzi profesor Kazimierz Jędrzejewski uczęszczał do znanej łódzkiej szkoły Zimowskiego, a w rezultacie ukończył liceum ogólnokształcące imienia Narutowicza na ulicy Targowej. Studiował w Łódzkiej Akademii Medycznej i w 1960 roku uzyskał dyplom lekarza i związał się na całe zawodowe życie ze szkołą anatomiczną profesora Tadeusza Wasilewskiego, który był założycielem katedry i zakładu anatomii prawidłowej, najpierw w Uniwersytecie oczywiście łódzkim, a następnie w Akademii Medycznej. Ten obiekt, w którym ta katedra i zakład były usytuowane, wszyscy łodzianie doskonale znają, to Kolegium Anatomicum przy ulicy Narutowicza 60, z ongi z bardzo pięknym napisem Res Sacra Miser. Pan profesor Jędrzejewski od 1999 roku do czasu przejścia na emeryturę kierował tymże zakładem i katedrą anatomii prawidłowej. W uczelni był prodziekanem i dziekanem przez dwie kadencje. Wykładał na Uniwersytecie w Würzburgu, był stypendystą rządu włoskiego w 1979-80 roku. Był jednym z założycieli fundacji tej całej instytucji Tempusa. W tym względzie kontaktował się z uniwersytetami, między innymi w Nijmegen. W Polskim Towarzystwie Anatomicznym pełnił funkcję prezesa zarządu głównego, po czym został uhonorowany członkiem honorowym tegoż towarzystwa. Ma bardzo duży dorobek naukowy. Nie sposób wymienić wszystko, powiem tylko, że jest w tym dorobku 17 pozycji edytorskich. Są to autoryzowane przekłady i redakcje naukowe największych atlasów anatomicznych dostępnych w Europie i na świecie. Jest to Atlas Anatomiczny Człowieka Soboty, znany zresztą, Atlas Anatomiczny Greya i wreszcie taki sam Atlas Netera. Jeżeli by złożyć razem te olbrzymie tomy, to byłoby tego co najmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt kilogramów. Ale wiedzę oczywiście nie tak się powinno ważyć. O innych osiągnięciach naukowych proszę pozwolić, że nie będę mówił. Zakończę tylko pewną uwagą dotyczącą życia osobistego. Pan profesor razem z małżonką są całkowicie zakochani i powiedziałbym sfokusowani na swojej wnuczce, która jest w wieku przedszkolnym. Tyle
informacji o naszym dostojnym gościu i teraz już czas, panie profesorze Kazimierzu, na wykład, na który zresztą wielu z nas czeka. Takie były przynajmniej sygnały, które do mnie dotarły. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mogę? Po pierwsze, bardzo chcę podziękować zarówno władzom Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, jak i Polskiej Akademii Nauk Oddziału Łódzkiego za zaproszenie, które mam zaszczyt, że tak powiem, od państwa przyjąć. Serdecznie wszystkich państwa witam i pozdrawiam. Dziękuję panu profesorowi Bartlowi za te miłe słowa, które był łaskaw do mnie skierować. I chciałbym państwa dzisiaj zainteresować, jeśli można, takim tematem, który był rozpisany już poprzednio, państwo ten tytuł znają. Gdzie rodzą się nasze emocje? Co to jest ten układ limbiczny? Jeżeli mowa o naszym ośrodkowym układzie nerwowym i obwodowej jego części również, to wiadomo, że to mózgowie jest narządem pozwalającym nam odczuwać i myśleć, uczyć się i zapamiętywać, tworzyć i marzyć, ale również nabywać i przejawiać stany emocjonalne. Co to są te emocje, żeby w jakim sensie to zdefiniować? Są to silne odczucia pobudzające i nadające odbieranym wrażeniom subiektywną wartość i jakość. Emocje są zwykle widoczne dla otoczenia i mają swoje odpowiedniki w reakcjach fizjologicznych, nawet jeśli są te reakcje skrywane. Na przykład strach wiąże się z szybką akcją serca, często z taką falą gorąca, którą odczuwamy, i zwiększonym napięciem mięśni. Wstyd wiąże się z kolei z rozszerzeniem naczyń krwionośnych twarzy, rumieńce oraz w górnej części ciała. Szczęście związane jest z uczuciem unoszenia się, lewitacji i takim pogłębieniem oddechu. Zaś smutek związany jest z rozluźnieniem mięśni kończyn górnych i dolnych, równocześnie z napięciem mięśni gardła i mięśniami mimicznymi w okolicach oczu. Emocje, uczenie się i pamięć są wyjątkowo złożonymi przejawami aktywności mózgu, a najbardziej istotnymi obszarami, w których się one tworzą, są układ brzeżny, limbiczny, inaczej czasami rąbkowy, i kora mózgu. U dorosłych ludzi tylko nieznaczna część węchu mózgowia, tego najbardziej jak gdyby takiego pierwotnego elementu naszego centralnego układu nerwowego. To węcho mózgowe służy, jak sama nazwa wskazuje, do analizowania bodźców węchowych, natomiast struktury układu limbicznego pełnią nadrzędną rolę w zakresie reakcji emocjonalnych. Te sygnały z receptorów obwodowych, a więc słuch, wzrok, dotyk, powonienie, smak, przekazywane są do kory mózgowej, która albo je wyhamowuje, albo też zezwala na to, ażeby powstały określone stany emocjonalne. U dzieci, u których ten mechanizm chorobowy jeszcze się nie rozwinął, jak gdyby, bo to mózgowie jeszcze cały czas dojrzewa, jeżeli to tak można powiedzieć, a ośrodki podkorowe w dużej mierze zawiadują działaniami emocjonalno-popędowymi, które górują zwykle nad działaniami rozumowymi. No, oczywiście w miarę rozwoju następuje podporządkowanie emocji mechanizmom chorobowym i rozumowym takiego młodego człowieka. Jeśli te emocje utrzymują się dłuższy czas, to przechodzą one w nastroje. Te nastroje to po prostu emocje rozciągnięte w czasie, zabarwiające subiektywne przeżycia, jak i interpretacje stanów poznawczych. Takie typowe nastroje to wesołość lub smutek, niepokój lub beztroska, zadowolenie lub niezadowolenie, wreszcie tęsknota. Nastrój ulega zmianom w dość szerokim zakresie między stanem albo obniżonym, albo wzmożonym. Na przykład depresja to nastrój wyraźnie obniżony. Dominuje uczucie smutku. Dysforia z kolei to objaw depresji, ale połączone z drażliwością. Człowiek reaguje w sposób nadmierny, mimo tego, że jest depresja.
euforia, to z kolei wzmożony nastrój, szczęście, radości, a w wyższym stopniu tę euforię możemy określić jako ekstazę. Mania powiązana jest z euforią, zawyżoną oceną własnych możliwości, nasileniem aktywności psychicznej i ruchowej, a hipomania to nieco lżejsza odmiana manii. Afekt z kolei to dające się zaobserwować takie emocjonalne pokazanie, że tak powiem, ekspresji. Wreszcie apatia to osłabiony afekt. Uczucia zatem to przefiltrowane, refleksyjne stany wywołane tymi emocjami. W większości języków odróżnienie uczucia od emocji no, to jest dosyć kłopotliwe. Są różne, są znaczne różnice w kategoryzacji, w określeniu tych pojęć w różnych językach. Na przykład angielski feeling określa zarówno fizyczne poczucie dotyku, czy też odczucie dotyku, jak i uczucie miłości. Uczucia są prywatne, łatwe do ukrycia, a obszarem, w którym się pojawiają, jest głównie kora mózgu, szczególnie kora przedczołowa. Nie lubię tego określenia przedczołowa, bo to jest takie trochę żargonowe. To jest po prostu przednia część kory płatów czołowych. Potocznie mówimy, że uczucia powstają w naszym umyśle. Powstawanie stanów emocjonalnych, koordynacja czynności układu somatycznego i autonomicznego, tego zależnego i tego niezależnego od naszej woli, a także procesy poznawcze, uczenie się i zapamiętywanie, w ogromnej mierze zależą od prawidłowej czynności układu limbicznego. Ten układ limbiczny, o którym cały czas mowa, a to zespół takich starych, filogenetycznych struktur przodomózgowia, które są usytuowane na obrzeżu półkul mózgu, stąd ten brzeżny układ. Niektóre z nich sąsiadują bezpośrednio z pniem mózgu. Przyjęto, że pojęcie układ limbiczny prowadził Paul Broca w końcu XIX wieku, jednak dopiero w 1937 roku, w ubiegłym wieku, James Papez dokładnie opisał strukturę i czynność tego układu. Ta nazwa układ limbiczny wynika z przebiegu zakrętu obręczy, jak powiedziałem, tworzy się taki pierścień, właśnie rąbek, obrzeże to limbus, a dlatego ten układ limbiczny. No, jedziemy dalej. Tak on wygląda, jeśli byście Państwo popatrzyli na tę planszę z tym niebieskim takim kolorem zaznaczone elementy tego układu brzeżnego, tego układu limbicznego i nad tym ta rozbudowana u nas ludzi kresomózgowie otaczające mózg w tym takim popularnym słowa tego znaczeniu. Powiedziałem, że w skład tych struktur wchodzą i starsze elementy i młodsze, na przykład opuszka wierchowa, wózek, zakręt orbitalny, hipokamp, a te młodsze elementy to oczywiście kora płata czołowego i skroniowego konkretnych ośrodkach. Zaś te podkorowe struktury układu limbicznego to ciało migdałowate, jądro migdałowate dawniej, przegroda przezroczysta i niektóre jądra śródmózgowia, wzgórza i podwzgórza. Tak to wygląda na takiej, powiedzmy sobie, planszy, gdzie widać te wszystkie elementy, o których mówiła, więc zakręt obręczy, jądro półleżące, jądra przykomorowe. Widać również, że przysadka, ten nadrzędny gruczoł sterujący innymi, że tak powiem, ruchami wewnętrznego wydzielania, no tutaj tylko to nadwnętrze jest zaznaczone, ale nie ma miejsca, że tak powiem, żeby pokazać te wszystkie inne. Konorski w 70., 69., 70. roku w strukturach podwzgórza wyróżniał obszary związane z odczuwaniem głodu i nasycenia, strachu i odprężenia, ale także potrzeb seksualnych. Te systemy mają taką konstrukcję piętrową. Czynności wyższego ośrodka zawsze są kontrolowane przez ośrodek wyżej położony. Tak wyglądałaby na takim schemacie ta pętla zwana kręgiem Papeza. Ona się rozpoczyna w górnej części wzgórza, skąd te sygnały docierają do kory czuciowej podwzgórza. Kora czuciowa wyszła znowu te sygnały do zakrętu obręczy i wreszcie zamyka się ten
kręg, informacja wraca do ciał suteczkowatych, do przedniej części wzdłuża i do kory zakrętowej. Zgodnie z tą teorią, odczuwanie emocji jest związane z integracją sygnałów docierających do kory czuciowej z sygnałami powstającymi w ośrodkach pod wzgórze. Nauta przyjął, że najwyższym piętrem, które integruje te zachowania się człowieka, są właśnie płaty czołowe. No dzięki Bogu. Tam są te ośrodki, które dają nam możliwość kontroli nad sobą, o ile to tak można powiedzieć. Płaty czołowe, ta korowa reprezentacja układu brzeżnego, modulują i monitorują mechanizmy afektu i napędu. Istnieje zatem możliwość zaburzenia czynności struktury układu limbicznego na skutek uszkodzenia płatów czołowych. Ale to nie tak, że całkowicie zostają zniszczone te połączenia. Jedynie część z nich jest upośledzona i pośledzone jest również ich funkcjonowanie. Dzięki płatom czołowym człowiek może na przykład przewidywać i tworzyć rodzaj zachowania, przeprowadzać selekcję procesów intelektualnych i je stabilizować. Po usunięciu płatów czołowych stwierdza się niemożność świadomej kontroli czynności ruchowej oraz brak umiejętności wykonywania określonych poleceń. Jeżeli w takim razie tę teorię nauty podsumować, to można powiedzieć, że układ limbiczny jest tym, który rządzi napędami i afektami. Śródmózgowie jest z kolei odpowiedzialne za czynność narządów wewnętrznych. Kora czuciowa oczywiście odbiera sygnały ze świata zewnętrznego, więc powonienie, smak, wzrok. Natomiast kora ruchowa, no jasne, że jest związana z naszymi zachowaniami motorycznymi. Interesowało to ludzi, gdzie też mieści się w mózgu taki ośrodek odwagi. Naukowcy z Instytutu Weizmana w Izraelu chcieli sprawdzić, jak to się dzieje, gdzie to w naszym mózgu ta odwaga się mieści. Kiedy odczuwamy lęki, jak te mechanizmy działają, które potrafią, że przezwyciężamy ten lęk. No, taki eksperyment przeprowadzono, zgłosili się wolontariusze, którym po prostu i zwyczajnie w czasie wykonywania zadania badano mózgi, monitorowano mózgi przy pomocy takiego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, fMRI. Odrobniono dwie grupy, takich strachliwych i odważnych. Kazano im zbliżać się albo do węża z wysokim poziomem strachu lub też do pluszowego misia. No tutaj chyba tego strachu tak nie odczuwa. To odważne zbliżanie się do węża powiązano z niskim pobudzeniem, że no po prostu zwyczajnie oni nie mają tego takiego uczucia strachu, ci, którzy podchodzili do węża. Przy pomocy tego fMRI wykazano, że prawdopodobnie, znaczy najprawdopodobniej temu zachowaniu odważnemu towarzyszy obecność ośrodka w przedniej części zakrętu obręczy. Tam chyba mieści się ta odwaga. Kanon Barth w pierwszej kolejności uważali, że odczuwamy emocje, a dopiero potem zachodzą reakcje fizjologiczne, a więc podwyższone ciśnienie, przyspieszona czynność serca, pocenie się, rumieńce i tak dalej. Z kolei James i Lange zaproponowali inną kolejność i wydaje mi się, że ona jest bardziej prawidłowa, że tak powiem, w sensie koncepcji. Najpierw bowiem zauważony zostaje bodziec, no, nadjeżdżający na nas samochód, albo na przykład teraz pojawiający się niedźwiedź w Tatrach o tej porze. Jeżeli spostrzegamy ten samochód lub tego niedźwiedzia, no to oczywiście następują zmiany somatyczne, więc przyspieszenie właśnie czynności serca, ale również behawioralne czynności, więc uciekamy po prostu i zwyczajnie. Te zmiany somatyczne i behawioralne są interpretowane przez podmiot, czyli nas, człowieka, jako emocja, więc strach. Uszkodzenie kory zmniejsza kontrolę nad emocjami, ale nie likwiduje podstawowych emocji. Potykając się albo odskakując przed takim właśnie pędzącym pojazdem,
No najpierw reagujemy, łapiemy równowagę. Pojawia się początkowo reakcja fizjologiczna, ale dopiero potem następuje uświadomienie, czyli emocja, a więc strach. Tak graficznie wyglądałaby ta, powiedzmy sobie, teoria Jamesa Langego czy Karla Bada na takim rysuneczku. Ekman stwierdził, że ekspresja emocji jest tylko częściowo kulturowo uwarunkowana. Opracowany przez Ekmana system kodowania wyrazów twarzy opisuje sposób kurczenia się poszczególnych mięśni mimicznych. Gniew, pogarda, wstręt, strach, radość, smutek, zdziwienie to emocje uniwersalne, dotyczą wszystkich. Potrafimy je rozpoznać bez trudu, obserwując twarze otaczających nas ludzi. O ile oczywiście podlegają oni emocjom. Mikroekspresja mięśni twarzy jest wykorzystywana podobnie jak przy wariografii do wykrywania kłamstwa. Trzeba powiedzieć, że łatwiej jest to zrobić, jeżeli obserwuje się nagranie wyrazu twarzy badanego na wideo w takim zwolnionym tempie. Te ekspresje dotyczące właśnie mięśni wyrazowych rysownicy komiksów wykorzystują po to, żeby pokazać w rozmaity sposób, co też się dzieje z bohaterami. Tak wygląda taka, powiedzmy sobie, tabelka z tymi podstawowymi emocjami. Złość czy gniew, strach, wstręt, zaskoczenie albo zdziwienie, szczęście czy też radość, najwreszcie smutek. Jeśli tak, to trzeba też powiedzieć, że możemy wyróżnić tak zwany uśmiech spontaniczny, który różni się od uśmiechu towarzyskiego. Kierują nimi inne mięśnie. Uśmiech spontaniczny, zwany także uśmiechem Duchenna, angażuje zarówno mięśnie wokół oka, mięśnie okrężne oka, jak i ust, na przykład mięśni jarzmowe. Uśmiech towarzyski, zwany panamerykańskim, część również opisuje to jako uśmiech dyplomatów, angażuje głównie mięśnie wokół ust. I to są takie rysuneczki, które pokazują, jak to mniej więcej by wyglądało. Przy czym tutaj widać taką parę. No, są w pinakotece, oglądają piękne obrazy, są zachwyceni, są roześmiani. Widać, że i usta, i oczy się śmieją. W odróżnieniu od tej pary, u której widać, że no, usta może tak, ale jeśli chodzi o oczy, to pozostały one jak gdyby nie tyle w bezruchu, ile nie są. Można zrobić z mięśniami wyrazowymi oczywiście całą masę rozmaitych rzeczy, tak jak ten młody Chińczyk. No muszę powiedzieć, że to nie są zbyt estetyczne rodzaje mimiki, ale na przykład ten znany państwu polityk siedzący w ławach Sejmu tutaj, no wyraźnie jest z czegoś niezadowolony. To widać w jego wyrazie twarzy właśnie, w jaki sposób on reaguje, jak emocjonalnie on też odbija sobie, że tak powiem, na tej twarzy swój obraz wnętrza. A są pewne rodzaje rysów twarzy, które zostały konkretnie nazwane, na przykład tak zwana twarz wojownika, albo to jest mięsień marszczący brwi, musculus curvatus cili. On tutaj działa tak jak na tym obrazie Rembrandta, straż nocna, no akurat nie nocna, jak się okazało. Czy też u tego znanego aktora wyraźnie widać ten rodzaj takiej twarzy marsowej, tego, co czasami furor bellicus można by nazwać. Zupełnie odmienny rodzaj wyrazu twarzy u znanej przez wszystkim państwu tej rzeźby Laokoona. Ta twarz, która wyraża ten ból, cierpienie. I nie tylko cierpienie fizyczne, te oplatające jego i jego synów węże nasłane przez bogów olimpijskich, które no, uśmiercą ich. Prawda? On widzi sam umierających swoich synów, ale również dotyka go ten ból fizyczny. Ta tak zwana brew Laokoona, czy też twarz Laokoona została zawsze jak gdyby w naszej obecnej pamięci jako ta taka no, twarz męczonego człowieka. Te uzewnętrznienie takich podstawowych emocji jest często podobne u nas i u zwierząt. Na przykład ten śmiejący się aborygen, no widać wyraźnie jest rozradowany. On bardzo się z czegoś
cieszy. Tak jak i ten młody aktor widziany na pewno przez wielu z Państwa na jakichś tam filmikach, czy też filmikach, przepraszam, filmach pokazywanych jako seriale w telewizji. Czy też no, trochę tutaj powiedzmy sobie w sieci ktoś, kto oglądał te roześmiane twarze tych młodych ludzi, zakpił sobie z tego i napisał, że no, doktorat opijał. Szympans wyraźnie się śmieje, co do tego nie ma wątpliwości. Jest czymś rozradowany, podobnie jak i ten mały pieseczek, który ucieszył się na widok wracającego pani czy pana i ma w myśli to, że albo pójdzie na spacer, albo dostanie pełną michę. No mówi się, rży jak koń. No ten koń się nie śmieje oczywiście. On poczuł siano czy też owies w żłobie albo zobaczył piękną młodą klacz, do której miałby ochotę się zbliżyć. Jest to również i tak, że taka zamyślona postać tej małej, pięknej dziewczynki wyspiańskiego, że tak powiem, dzieła, podobnie jak i no, ten znany Państwu obraz twarzy Mony Lizy zamyślonej albo tej znanej również z pewnej przeszłości niedalekiej, niedawnej polityczki. No, widać wyraźnie ten rodzaj zamyślenia, podobnie jak u tego przedsiębiorcy, jednocześnie byłego polityka, który z całą pewnością nad czymś duma. No, szympans również z całą pewnością jest jakimś takim osobnikiem, który ma coś na myśli, podobnie jak ten mops i jak ten bardzo również znany polityk z tym wyrazem zamyślenia, który możemy na jego twarzy odczytać bez trudu. Basset, też Jamnik, jak kto woli, jest również zamyślony podobnie jak ta posłanka. Ta piękna młoda kobieta wyraźnie jest zdziwiona. Co do tego nie mamy wątpliwości. Podobnie jak i George Bush, który dostał do rąk młodego człowieka, który niestety nie wytrzymał napięcia, przestraszył się, zrobił w pampersy to, co zwykle takie młode osoby robią, a Bush nie bardzo wie, co dalej ma z tym począć. Pan Sarkozy też jest wyraźnie zdziwiony tą czułością, którą mu okazuje jego prawdopodobnie fanatyczka. Pani kanclerz myśli sobie, Chryste Panie, cóż pan Kohl mówi, czy to jest na pewno tak, jak powinno być? Ten młody człowiek tak sobie myśli, czy ja rzeczywiście jestem podobny do mojej lalki? Bardzo możliwe, że chyba i tak. Nic chyba nas tak nie rozczula i nie budzi takich emocji w nas, jak te emocje, które widoczne są na twarzach płaczących dzieci. Ta blondyneczka jedna i druga. No, człowiek wręcz chciałby im pomóc. Nie wiem, czy sami Państwo byliby skłonni biec z taką, powiedzmy sobie, czułością i pomocą do tego piłkarza, który no, nie strzelił tym razem gola, ale on może to jeszcze zrobić. W związku z tym być może w stosunku do niego ta nasza, tak powiem, czułość byłaby nieco mniejsza. Nie tylko twarz, nie tylko mięśnie mimiczne twarzy, ale przez całe nasze ciało oddaje te nasze emocje. Tak jak ta młoda kobieta, która ma z całą pewnością jakieś bardzo duże zmartwienie, tak jak i ten gipsowy odlew mężczyzny. To jest mężczyzna, który został zasypany popiołem w czasie wybuchu Wezubiusza w Pompeji. To nie jest Herkulanum, to z Pompeji akurat pochodzi ten odlew gipsowy tego ciała mężczyzny, który czekał, nie mógł już uciekać. Po prostu siedzi i czeka na śmierć, która niebawem musi, niestety musi nadejść. Podobnie jak na tym obrazie Muncha, który zatytułowany został w pokoju zmarłego. Widać, że rodzina otacza łóżko, na którym ta osoba zmarła leży. Te rysy twarzy, emfazy zwróconej do nas kobiety wyraźnie pokazują smutek, jak również i sama postawa ciała. Ta znana aktorka albo gra, albo też naprawdę boi się czegoś, co na nią za chwilę nadleci.
i chcę od tego zderzenia się odsunąć, uniknąć ewentualnej katastrofy. Podobnie jak i ta dziewczynka zjeżdżająca do Sadzawki i oczekująca, kiedy to się stanie, co też będzie na końcu. Młody człowiek oglądający jakiś film grozy, horror, a i reagujący na to w sposób no, emocjonalny. Tak jak i ta znana wszystkim Państwu rzecz pod tytułem Krzyk. No widać, że ten człowiek panicznie, tak jak to się pada, boi się czegoś. Rottweiler przekazuje nam sygnał. Uważajcie, jestem wściekły. Mogę komuś zrobić krzywdę. Nie podchodźcie. Podobnie zresztą ekspresyjnie widać to na twarzy tego polityka. On również ostrzega nas. Proszę uważać, bo mogę się jeszcze bardziej zdenerwować. Widzieli Państwo na pewno tę drogę krzyżową, ta Via Dolorosa Boscha, ten wyraz twarzy tego tłumu oglądającego Jezusa idącego na Golgotę i ten krzyk wydzierający się z ich ust, ukrzyżować, zabić, zamordować. A młody małżonek patrzy z takim rodzajem pewnego typu może niechęci w stronę teściowej. Zresztą to taki trochę głupawy rodzaj przekonania, że każdy zięć musi nie lubić swojej teściowej. Ale zdarza się. Być może mama powiedziała coś swojej córce, czy też zięciowi, czego akurat on nie oczekiwał. I dlatego przybrał taki wyraz twarzy, który mówi nam o jego emocji, która w tej chwili w nim tkwi. Zupełnie inaczej a wygląda to na tym dziele kanowy Eros i Psyche. Oni wyraźnie przecież, ta kobieta i ten chłopiec i ta dziewczyna są w sobie zakochani. Podobnie jak pan prezydent Obama i jego małżonka, którzy, no to już nie tylko jest emocja, to jest właśnie uczucie. Przerodziła się bowiem emocja w miłość. Nikt tak nie całował jak Leonid Breżniew. I tutaj chyba to nie była, że tak powiem, właśnie to, co nazwiemy uczuciem. To była emocja. Obojętnie, czy to był Honecker, czy to był Gomułka, czy ktoś inny, usta i jedziemy dalej. No, ta dziewczynka ze swoim pupilem są zachwyceni. Lody są świetne, możemy się przy tym zatrzymać, a z kolei oglądająca taki obrazek, ta miła starsza zakonnica z całą pewnością by również te lody chciała podnieść. Czym są w takim razie te uczucia? Czy tworem biologicznym, czy też społecznym? Ten kontekst, w jakim pojawiają się uczucia, zależy od obyczaju. Liczne przykłady są związane na przykład z seksem. Zazdrość o partnera nie jest uniwersalna. W niektórych kulturach wymiana partnerów to jest kwestia gościnności. Większość dawnych kultur preferowała poligamię, a niektóre poliandry. Na przykład adopcja mordercy syna może stać się formą zadośćuczynienia dla matki zamordowanego. Tak bywa w Polinezji. Japońskie ame to postępowanie mające na celu takie zachowania opiekuńcze, nadmierne, rozpieszczanie i to nie tylko dzieci. Z kolei wcielenie się w postać dzikiej świni jest popularne u Maorysów. Trochę dziwna rzecz. Zablokowanie lub też przerwanie szlaku nerwowego, czy też nerwowych szlaków, bo ich jest przecież więcej, wiodących od układu limbicznego do kory, uniemożliwia powstanie emocji. Do powstania tych emocji konieczna jest interpretacja dokonana przez płaty czołowe. Takie uszkodzenie szlaków łączących te ośrodki podkorowe z korą upośledzają możliwości interpretacji i to wywołuje różne zaburzenia emocjonalne. I to są takie zaburzenia, które no, oczywiście występują i my o nich wiemy. Na przykład anhedonia to niemożność odczuwania przyjemności powodujących zaprzestanie wykonywania czynności dających uprzednio przyjemność. Kiedyś lubiliśmy rysować albo wykonywać na przykład to, co nazywa się stawianiem pasjansa albo jakieś szydełkowanie czy robienie na drutach, a przy anhedonii
przestaje być to sympatyczną rzeczą, o której byliśmy przyzwyczajeni. Aleksytymia z kolei to niemożne wyrażanie za pomocą słów swoich stanów emocjonalnych. Ja jestem zezłoszczony, jestem bardzo podniecony czymś i nie mogę jakoś opowiedzieć mojej żonie, czy też moim przyjaciołom, albo wręcz moim studentom, dlaczego tak się ze mną dzieje. Paratymia to z kolei brak związku między uczuciami a ich ekspresją. Paramimia to zaburzenia związku pomiędzy przeżyciami a ekspresją uczuć. Na przykład reakcji mimicznej i gesty niepasujące do wypowiedzianych słów. Tu jesteśmy wściekli, a się uśmiechamy, prawda? Wykonujemy, grozimy komuś pięścią, a tymczasem na ustach uśmiech. Co również i związane z tym układem, powiedzmy sobie, takie choroby afektywne. Te urazy psychiczne, zespół pourazowych zaburzeń emocjonalnych, to PTSD, post-traumatic stress disorder, powstaje w wyniku silnych przeżyć emocjonalnych, które zagrażały naszemu życiu. Katastrofa, na przykład tonęliśmy, albo byliśmy w samochodzie w czasie właśnie jakiegoś zderzenia z innym samochodem. Pozostaje w nas. Te silne stany lękowe mogą zmienić strukturę wielu obszarów naszego mózgu. Żeby obniżyć tą pobudliwość pnia mózgu, konieczne byłoby blokowanie wydzielania adrenaliny. Takie obezwładniające stany lękowe, które ma około 10% z naszych współ, że tak powiem, rodaków, w ogóle ludzi, to fobie, prawda? Wiadomo, o co chodzi. 10% ludzi ma fobie, ale słabsze fobie już nieomal 50%. Jeżeli sobie popatrzymy na te niektóre popularne i niektóre osobliwe fobie, to przekonamy się, że być może my również mamy jakieś takie, może te słabsze fobie. Akrofobia, lęk wysokości. Acefobia, wenerofobia, lęk przed chorobami wenerycznymi. No może akurat tego nie ma. Arachnofobia, lęk przed pająkami. Antropofobia, lęk przed ludźmi. Agorafobia, lęk przed otwartymi przestrzeniami, to jest najczęściej spotykana fobia. Przy czym klaustrofobia to jest akurat lęk przed zamkniętymi przestrzeniami, to się jak gdyby odwrotna postać tej fobii tutaj prezentuje. Brontofobia, lęk przed piorunami. Gefenofobia, lęk przed przekraczaniem mostów. To przecież wielu na przykład ludzi dotyczy taki lęk przed nie tyle przejściem przez most, a człowiek również, ale przed wejściem jeszcze na balkon. Mykofobia, wstręt do grzybów. Bazyfobia, lęk przed chodzeniem, ale stazifobia, lęk przed utrzymaniem pozycji stojącej. Może być połączona stazibazofobia, czyli i lęk przed staniem, jak i przed chodzeniem, bo człowiek ma zaburzenia orientacji i na przykład boi się tego, że po prostu upadnie. Na przykład wielcy z naszych współczesnych no mieli takie rozmaite pory. Picasso panicznie bał się fryzjera i ścinania włosów. Pascal i Proust cierpieli na lęk przestrzeni. Matejko bał się ciemności. Andersen panicznie bał się pożarów. Michael Jackson bał się drobnoustrojów, a z kolei Eddie Murphy boi się brudu. Te zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ta nerwica natręt, obsesyjne stany umysłu prowadzące do czynności natrętnych, takich rytualnych, symbolicznych, na przykład ciągłe mycie rąk, przymus liczenia, ta rzecz, która się często ludziom zdarza, obawa przed pomyłką, obsesje moralne, poczucie winy. No około 2% ludności cierpi na tego rodzaju natręctwa. To prawdopodobnie jądro ogoniaste jest za to odpowiedzialne. I rola jądra ogoniastego to nie tylko napęd ruchowy, chęć działania, również automatyzmy myślenia, ale i stereotypowe sekwencje działania u zakochanych osób, które na przykład oglądają zdjęcia partnerów, część mózgowia, konkretnie te jądra nakrywki, wysyła do jądra ogoniastego duże dawki dopaminy. I można powiedzieć, że nie ma miłości bez aktywnego jądra ogoniastego i dopaminy. Tutaj jest taki rysunek
właśnie tych jąder, konkretnie w tym przypadku jądra ogoniastego. Z kolei wiadomo, że tiki są rezultatem nagłych skoków aktywności w skorupie. To również jedno z jąder kresomózgowe. Brak satysfakcji może być związany z tym obniżonym poziomem dopaminy. Z kolei zaburzenia jedzenia, posilania się mogą mieć związek z wadliwą funkcją podwzgórza. Zespół Tourette'a, teraz bardzo modny. Jedna osoba na 20 tysięcy osób cierpi na taką przypadłość. Wiadomo, że co kilkanaście minut w takim zespole pojawiają się przymusowe takie ruchy niekontrolowane, tiki, a również wypowiadanie obsesyjnych słów. Najpierw pojawia się to poczucie przymusu, a potem ruchy ciała i okrzyki. Teraz nawet często Państwo się spotykają, że w stosunku do niektórych polityków, czy też powiedzmy sobie ludzi stojących na czele jakichś organizacji, a mówi się, że mają zespół Tourette'a, bo podsłuchano ich albo nagrano wtedy, kiedy byli, no powiedzmy sobie, no nieświadomi tego, że są podsłuchiwani, oni no, mówiąc, używali oczywiście steku słów powszechnie uważanych za wulgarne i powiedziała, że nie, on jest dobrze wychowany, po prostu ma zespół Tourette'a i on jest chory. Może i tak. Zespół niedoboru nagradzana. Nigdy nie ma taki człowiek dosyć. Brak zadowolenia. Stąd są to ludzie skłonni do hazardu, narkomanii, alkoholizmu czy też obżarstwa. Zespół Krivé-Bussy jest spowodowany uszkodzeniem obu płatów skroniowych. I wtedy, kiedy te płaty i ciało migdałowate są uszkodzone, albo wręcz wykonywano usunięcie tych ciał migdałowatych i tego płata skroniowego w dużej części. Zapoznano taką hiperreaktywność i utratę lęku, one się niczego nie bały. Małpy panicznie, atawistycznie wręcz boją się żmij, węży. A takie małpy pozbawione, znaczy mające usunięte ciało migdałowate i płat skroniowy, brały te węże czy żmije do łap, owijały się dookoła szyi, robiły z nich bransoletki, ale również wyraźnie miały zwiększony popęd płciowy. Wyrażało się to masturbacją, a stosunkami hetero- i homoseksualnymi, a także kierowaniem popędu wobec przypadkowych obiektów. No, na przykład jeże, którym usunięto ciało migdałowate, kopulowały ze wszystkim. Im było obojętne, czy to kostka Rubika, czy szczotka do butów, one po prostu miały ten rodzaj potrzeby. U człowieka uszkodzenie ciał migdałowatych powoduje no, podobne objawy. Występuje upośledzenie reagowania na bodźce emocjonalne, hiperseksualność, żarłoczność, upośledzenie pamięci, niemożność rozpoznawania przedmiotów i znajomych twarzy, ta prozopagnozja. Z tego względu zespół określany jest jako ślepota psychiczna, tak czasami się o tych ludziach mówi. A uszkodzenie płatów czołowych, jak już to wynika z tego, co do tej pory mówiłem, powoduje pojawienie się problemów z rozpoznaniem własnego stanu emocjonalnego. Ten zespół czołowy prowadzi do płaskości emocjonalnej. Dochodzi do utrudnienia podejmowania właściwych decyzji, a po lobotomii powstaje iatrogenny zespół czołowy, charakteryzujący się brakiem inicjatywy, utratą zainteresowania światem i własną przyszłością, a także monotonia uczuciowa. Na przykład takim przykładem, tego obrazem takiego, powiedzmy, ze stanu, to był lot nad kukułczym gwiazdem. Jak Państwo jeszcze raz by obejrzeli ten film, to proszę sobie przypomnieć o takim właśnie, powiedzmy, zespole czołowym. W Stanach Zjednoczonych w latach 50. ubiegłego wieku, wiedząc już o tym, że na przykład te jądra określane mianem ciała migdałowatego, jądra podstawne, dalej również i ta część płatów skroniowych, szczególnie przednia, ale także i płatów czołowych, mają wpływ na takie zachowania, jakie prezentowali wielokrotni mordercy, gwałciciele. Proponowano tym więźniom taki układ, że jeżeli zgodzą się na
a właśnie taką lobotomię czołową. Jeżeli w związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że te ich skłonności do morderstw, do gwałtów zostaną zniwelowane, to może nie odzyskają wolności takiej pełnej, ale pewnie złagodzony zostanie system karania. No niestety okazało się, że w większości przypadków skutek nie był taki, jak oczekiwano. Ta alekstymia, czyli niezdolność do wyrażania emocji, człowiek jest wściekły, a zachowuje się spokojnie, tak zwana siła spokoju. Pamiętacie Państwo no nieżyjącego już niestety polityka, premiera byłego, na którego taką ksywą, że tak powiem, mówiąc tym młodzieżowym językiem, a mówiona siła spokoju. Oczywiście był to człowiek, który zachowywał no, tę nie kamienną twarz, nie to, czy w ogóle brak reakcji, ale ten opanowanie, ten sprawę. On nie miał żadnego zaburzenia dotyczącego płatów czołowych tego zespołu. On po prostu był opanowanym człowiekiem. On te płaty czołowe miał wręcz jak gdyby nadmiernie rozbudowane. Proszę Państwa, jak to się dzieje, że zaburzenia przepływu informacji i stany pobudzenia różnych struktur mózgu prowadzą do konkretnych zachowań i specyficznych wewnętrznych odczuć? Reakcje wymagają dalszego rozwoju neurofenomenologii, a jest to trudne z powodu braku dobrego opisu stanów mentalnych ludzi. To ciągle jest trudne. Jak więc scharakteryzować nasze stany mentalne? Myślę, że to stosunkowo nie, znaczy ja nie doczekam tego z całą pewnością, bo to musi potrwać. Ale co zrobić? No obecnie po prostu i zwyczajnie, drodzy Państwo, musimy zadowolić się tym, co już wiemy, a wiemy sporo. I z tym wnioskiem pozwolą Państwo, że Ci podziękuję za uwagę, którą się Państwo mi poświęcili. Bardzo dziękuję.